Cześć, nazywam się Agnieszka Solarz. Jestem specjalistą do spraw sprzedaży w firmie Radwell International. Moja praca polega na kompleksowej obsłudze klientów w zakresie zamówień i napraw automatyki przemysłowej. Na co dzień dbam o to, aby klient otrzymał to, co zamawia w odpowiednim czasie i w odpowiedniej cenie. Ponieważ jestem z Polski, 70% moich klientów jest klientami polskimi i razem z moimi kolegami z drużyny wspieram sprzedaż produktów Radwell na terenie Europy Środkowej. W firmie Radwell pracuję już 2 lata. W sierpniu tego roku będzie równe 2 lata. Moja ulubiona część dnia. Wydaje mi się, że najbardziej lubię poranki, bo wtedy jestem pełna energii, gotowa na nowe wyzwania. W firmie Radwell zawsze coś się dzieje, więc trzeba mieć dużo energii, zwłaszcza rano. Lubię też lunche, ponieważ mam wtedy okazję porozmawiać z ludźmi z innych działów. W ciągu dnia jest bardzo dużo pracy i nie ma okazji porozmawiać tak, powiedzmy, prywatnie. A w Radwell pracuje bardzo dużo fajnych ludzi, fajnych osobistości i warto po prostu poznać. Także lunche to jest taka godzinka, gdzie mogę po prostu poznać lepiej kolegów z pracy. Wydaje mi się, że satysfakcja klienta. Jeżeli klient jest zadowolony z naszej obsługi, to wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, żadnej lepszej nagrody dla sprzedawcy. Wyzwania, to też lubię, to też mnie motywuje, bo wiadomo, że zdobywanie jakichś targetów, jakichś leveli, to też zmusza nas do działania. I tak naprawdę najlepszą taką nagrodą dla mnie jest, kiedy odbieram telefon od klienta, i słyszę: Pani Agnieszko, uratowała nas Pani. To chyba tak naprawdę daje mi największego powera. W mojej pracy najbardziej lubię to, że ciągle coś się dzieje. Ciągle są telefony, ciągle są maile, nie ma miejsca na nudę. Cały dzień jest po prostu busy, że tak powiem. Jest dużo pracy, owszem, ale to jest bardzo ciekawa praca, ponieważ współpracujemy z klientami z całego świata. 30%, 40% moich klientów jest poza Europy, więc mam dużo klientów w Sri Lance, w Zimbabwe, w Singapurze, także praca jest bardzo ciekawa, ma się kontakt z różnymi ludźmi. W praktyce cały dzień jest bardzo busy, od samego początku do końca. Cały czas coś się dzieje, dzwonią klienci, przychodzą maile, jakieś awaryjne sytuacje. Także ja zaczynam pracę o godzinie 7, czyli godzinę przed moimi kolegami w biurze, więc mam czas, żeby sobie wszystko zaplanować, żeby sprawdzić maile z dnia poprzedniego. No i tak od godziny 8-9 zaczynają już się te telefony, maile. Czasami trzeba zejść na dół, sprawdzić status zamówienia, pomóc kolegom w logistyce czy na produkcji. No i później wiadomo, mamy lunch i po lunchu znowu to samo, czyli po prostu telefony, klienci, problemy, no bo wiadomo, że problemy zdarzają się wszędzie, ale też wyzwania. Także że to nie jest, że tak powiem, jakaś przeszkoda dla nas. Trochę luźniej robi się pod koniec dnia, czyli tak o godzinie 4, bo ja znowu kończę godzinę przed moimi kolegami. Natomiast zdarza się, że czasami nawet po godzinach trzeba zostać i po prostu pomóc klientowi, jeżeli jest taka potrzeba. Właściwie ciężko powiedzieć, kiedy tak naprawdę jest największy ruch. Ze względu na różnicę czasu na świecie, cały czas coś się dzieje, od rana praktycznie do końca dnia. W moim przypadku, ponieważ ja zajmuję się głównie sprzedażą na Europę Środkową, dla mnie najwięcej pracy mam do godziny 2. Od rana, od godziny 7, jak zaczynam pracę, do godziny 14. Natomiast później robi się troszeczkę luźniej. Zdarza się czasami, że trzeba zostać dłużej i po prostu pomóc klientowi, ale tak generalnie, jakbym miała jakieś nawiasy dać, to ja myślę, że tak od godziny 7, 8 do 2 jest taki największy ruch. Czyli tak wygląda dzień z życia specjalisty do spraw sprzedaży w firmie Radwell International.